Jesteśmy zespołem o nazwie 4B ze Stowarzyszenia Pomocy Arka Noego i przyjechaliśmy do Wisły, Ustronia, Cieszyna, Wodzisławia, Kuźnie Raciborskiej i innych miejscowości dookoła w tym celu, aby wszystkim przekazać prawdę. Prawdę, którą jest nasz Pan Jezus Chrystus. Byliśmy w domach dziecka, byliśmy w ośrodkach szkolno-wychowawczych, szkołach, w domu starców, w więzieniu, po to, aby dobrą nowinę każdemu powiedzieć. I może ja bym chciał, żeby każdy z nas powiedział coś o tym, co się działo w tych miejscach, w których byliśmy. Jak to wyglądało, jak reagowała młodzież, jak reagowali ludzie. Wierzę, że to był wspaniały czas tutaj. Te modlitwy, które ludzie zanoszą na tym terenie i w Cieszynie, i w Ustroniu, i w Wiśle, przynoszą bardzo błogosławione owoce, tak? I wierzę, że te owoce niedługo będziemy oglądać. Dlatego może poproszę moich przyjaciół z zespołu, aby powiedzieli coś na ten temat. Na przykład Daria, ona bardzo lubi mówić, także proszę bardzo. No, ja osobiście uważam, że był to tutaj bardzo dobry czas, ponieważ mówimy przede wszystkim ludziom też o tym, jakie mieliśmy my doświadczenia, jak Jezus zmienił nasze życie i są różni odbiorcy, szczególnie są to ludzie młodzi. A dobrze jest ludziom młodym mówić już od młodych lat tak naprawdę, jakie są konsekwencje brania narkotyków, alkoholu czy różnego rodzaju używek, żeby oni o tym słyszeli, że to jest złe, żeby wybierali inną drogę w swoim życiu, żeby dobrze stawiali sobie cele. I odbiór był tak naprawdę bardzo dobry. Widać było, że młodzież słuchała, że no była po prostu tym zainteresowana. Przede wszystkim myślę dlatego, że nie jest to jakaś teoria, tylko są to przede wszystkim żywe świadectwa ludzi, czyli nas, tak? I uważam, że to był bardzo dobry czas, kiedy mogliśmy też przyznać się do Pana Jezusa. On zmienia nasze życie i wierzymy, że wyda to przede wszystkim owoce w późniejszym czasie, czy nawet często młodzież pisze do nas gdzieś na Facebooku, czy w różnych rodzaju stronach, więc myślę, że był to bardzo dobry czas. Ja zauważyłem coś takiego, że często kiedy wchodziliśmy do szkół, wychowawcy, nauczyciele mówili, ale czy wy sobie poradzicie z tą młodzieżą? Czy wy sobie dacie radę? Będzie ich cała grupa i oni często nie umieją siedzieć spokojnie. Natomiast na naszych spotkaniach dzieciaki siedzą i słuchają, bo przekazujemy im prawdę. Nie jesteśmy ludźmi, którzy gdzieś pokończyli jakieś studia, jakieś wielkie wykształcenia, dziedzinie terapii i tak dalej. Natomiast jesteśmy ludźmi, którzy wyszli z piekła, wyszli z miejsc, być może z tych, które dziś ta młodzież pociąga. Jesteśmy ludźmi, którzy na własnej skórze doznali tego, czym są narkotyki, alkohol, czym jest przemoc, czym jest tak naprawdę w życiu nienawiść, ale też ludźmi, którzy doświadczyli, czym jest miłość, czym jest wiara w Jezusa Chrystusa, czym jest pomaganie innym ludziom. I jako tacy ludzie dziś mówimy do młodych ludzi, by nie ginęli. By nie ginęli w tym świecie, który oferuje tak wiele zła, tak wiele nienawiści, tak wiele przemocy, ale że tylko osoby Jezusa Chrystusa mogą mieć jakby naśladowcy, jakby jedynego idola, którego warto naśladować, bo on w ogóle zmienia życie i zmienia wszystko tak naprawdę z ciemności w światło, z nienawiści w miłość, z bezradności w zapał do pracy i Bóg jest tylko jedyną odpowiedzią dla tych młodych ludzi. A ja chciałam przede wszystkim przypomnieć o tym, abyście się modlili za tych wszystkich ludzi, z którymi mieliśmy do czynienia w tym czasie, aby to, co usłyszeli, przyniosło owoc w ich życiu, aby Duch Boży dotykał się ich serc, aby Bóg pociągnął ich do siebie, aby oni również mogli kiedyś stać na naszym miejscu i opowiadać o tym, jaki Bóg jest wielki, wspaniały i że może zmienić życie każdego człowieka. Mówił dla was zespół, chociaż banda byłych bandytów.